Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum, a to jest kolejny odcinek Quantum Guide, gdzie dzisiaj zajmiemy się następną bronią dostępną dla szturmowca, CZ-805. CZ-805 jest w miarę relatywnie nową konstrukcją. Jest to czeska konstrukcja, której pierwszy projekt mogliśmy zobaczyć już w 2009 roku, a w 2011 roku wprowadzono tą broń jako standardowy karabin wojsk czeskich. Głównym zamierzeniem broni CZ-805 było stworzenie karabinu, który będzie modułowy w swojej budowie, więc łatwo będzie można dostosować tą broń do wielu różnych kalibrów, łatwo będzie można zamontować różne przyrządy optyczne czy inne akcesoria, które są wymagane do wykonania misji. Wcześniej wojska czeskie używały karabinu VZ-58 i był on bardzo podobny z zewnątrz do karabinu AK-47, jednak wewnątrz mechanicznie VZ-58 diametralnie różni się od AK-47 i praktycznie nie ma żadnych części, które są wymienne pomiędzy tymi dwoma karabinami. Również broni VZ-58 nie można łatwo dostosować do różnych kalibrów, czy na przykład nie można w łatwy sposób podmontować przyrządów optycznych, więc Czesi potrzebowali nowocześniejszego karabinu, który mógłby spełnić warunki dzisiejszego nowoczesnego pola walki. A więc statystyki CZ-805. Krótki czas przeładowania 2,35 sekundy, długi czas przeładowania 2,9 sekundy. Ale zanim tutaj porozmawiamy o czasach przeładowania, to przeczytam wam jeszcze dwie kolejne statystyki, gdyż moim zdaniem CZ-805 jest dość dziwne pod względem tych statystyk i będę starał się porównywać tą broń do dwóch innych karabinów dostępnych dla szturmowca oczywiście. Szybkostrzelność jest to 700 pocisków na minutę w trybie automatycznym i taką samą szybkostrzelność mamy w trybie strzału 3 pocisków, gdyż taki tryb jest również dostępny w przypadku CZ-805. Szybkość pocisku jest to 580 metrów na sekundę i analogicznie im większa ta szybkość pocisku, tym łatwiej nam jest trafić cele na dystansie oraz te, które się poruszają, a im mniejsza prędkość pocisku, tym analogicznie trudniej nam jest trafić cele na dystansie oraz te, które się poruszają. I tak jak powiedziałem, będę starał się tutaj porównywać tą broń do innych karabinów dostępnych dla szturmowca, gdyż te czasy przeładowania nie są tutaj dobrymi wynikami. 2,35 sekundy nie jest to dobry czas na to, aby przeładować tą broń w trakcie walki. Będzie bardzo ciężko nam to zrobić i częściej niestety będziemy musieli tutaj polegać na naszym pistolecie, aby zaatakować naszych przeciwników. I raczej nie przejmuję się tutaj tak bardzo długim czasem przeładowania, gdyż ze względu na tą niską szybkostrzelność raczej nie będziemy często się natykać właśnie na ten czas przeładowania. Ale dlaczego akurat mówię, że CZ-805 ma te kiepskie czasy przeładowania? Porównam tą broń w tej chwili do AK-12, czyli broni, która w teorii też powinna być bardzo dobra na daleki dystans. AK-12 ma krótki czas przeładowania na poziomie prawie 2 sekund. Żeby być dokładnym, ten czas wynosi 2 sekundy i 5 setnych. W teorii CZ-805 ma lepszą szybkostrzelność od AK-12, gdyż AK-12 ma 650 pocisków na minutę, a CZ-805 ma 700 pocisków na minutę, więc CZ powinno być raczej lepsze w średnich i bliskich dystansach, więc tutaj ta broń powinna mieć po prostu lepsze czasy przeładowania, właśnie szczególnie ten krótki czas przeładowania. Tymczasem tak nie jest. To AK-12 właśnie ma tutaj mniejszą szybkostrzelność, a lepszy czas krótki przeładowania, który tak jak powiedziałem wynosi 2 sekundy, więc zupełnie nie rozumiem tej logiki, która jest tutaj za CZ-805, gdyż ta broń w teorii powinna być lepsza na średnie i bliskie dystanse, a ze względu na te długie czasy przeładowania po prostu tak nie jest, gdyż ciężko nam będzie zaatakować czasami kilku przeciwników naraz, szczególnie jeżeli na jednego przeciwnika naprawdę wywalimy sporo amunicji, więc nie rozumiem tutaj tej logiki. Również szczególnie te 580 metrów na sekundę, ta prędkość pocisku również jest tutaj niesamowicie dziwna, gdyż podobną prędkość pocisku ma karabin AEK-971, a jak wiemy, ten karabin ma naprawdę niesamowicie dużą szybkostrzelność, która wynosi 900 pocisków na sekundę. Więc akurat tą konkretną statystykę w przypadku AEK rozumiem, gdyż ta broń po prostu jest stworzona na bliskie i średnie dystanse i nie potrzebujemy tutaj tak często tej wysokiej prędkości pocisku, aby zaatakować naszego przeciwnika, gdyż na takie dystanse zwykle nie będzie miało to dużego znaczenia. A w przypadku CZ-805 te 700 pocisków na minutę tutaj mówi nam o tym, że broń w teorii powinna być dobra na dalekie dystanse, jednak ze względu na tą prędkość pocisku tak tutaj nie jest. Po prostu jest to bardzo dziwna rzecz a propos CZ-805. Dalsze statystyki wyglądają
powiedzmy bardziej normalnie. Standardowy magazynek na 30 pocisków plus 1 w komorze broni, broń strzela kalibrem 5,56 mm NATO, maksymalny damage 25, minimalny 18, drop kończy się na 55 metrach. Możemy sobie tutaj podwiesić granatnik M320 oraz możemy sobie podwiesić strzelbę. Tryby strzału to jest tryb półautomatyczny, tryb strzału serią 3 pocisków oraz tryb automatyczny. Celność z biodra, jak w przypadku wszystkich karabinów szturmowych, jest średnia. Jeśli chodzi o odrzut, to mnożnik pierwszego strzału wynosi 2,1 raza. Odrzut do góry jest niski, jak i odrzut na boki również jest niski. A więc moja polecana konfiguracja z CZ805. Muszę wam powiedzieć, że z tą konkretną bronią miałem dość duży problem, aby wybrać tutaj jakiś ciekawy zestaw. Jednak udało mi się, myślę, stworzyć całkiem ciekawy loadout, którym będziecie mogli grać tym razem po cichu, więc będzie to coś, czego jeszcze w moich odcinkach Quantum Guide nie było. Jako celownik wybrałem sobie tutaj celownik holograficzny, ale możecie również wybrać celownik typu Red Dot Sight. Musicie tylko pamiętać, że w tej chwili mamy trzy różne wersje, czyli chińską, rosyjską oraz amerykańską, więc wybierzcie ten celownik, którego przyrząd optyczny oraz sam wygląd podobają wam się najbardziej. Jako dodatek wybrałem tutaj celownik laserowy. I celownik laserowy polepsza nam celność z biodra, co się przyda szczególnie w sytuacjach, gdzie nie będziemy mieli dużo czasu na celowanie z naszych przyrządów optycznych. Jednak w niektórych sytuacjach niestety celownik laserowy może zdradzić naszą pozycję, dlatego ważne jest to, abyśmy pamiętali, aby w odpowiednich sytuacjach, na przykład kiedy przejmujemy punkt i chcemy się ukryć w jakimś miejscu, żeby po prostu włączyć lub wyłączyć ten celownik laserowy w odpowiednim momencie i powinniśmy być wtedy w porządku. Jako dodatek na lufę wybrałem tutaj tłumik i wybrałem go ze względu na to, że CZ805 nie ma tutaj świetnej prędkości pocisku, więc dzięki tłumikowi będziemy mogli ukryć się na minimapie, więc kiedy będziemy strzelać z broni, po prostu nie będziemy pokazywać się na minimapie, chyba że ktoś nas oczywiście zaznaczy wcześniej. Jednak wadą tłumika jest to, że obniża on prędkość pocisku bardzo znacznie, więc w przypadku CZ805 ta prędkość pocisku z tłumikiem wynosi tutaj 320 metrów na sekundę. Jeżeli tylko będziecie się trzymać krótkiego i średniego dystansu, to myślę, że wszystko będzie w porządku. Jeżeli oczywiście również będziecie mogli zaskoczyć swoich przeciwników, to ta celność 805 tutaj naprawdę będzie grała na waszą korzyść. I jeżeli potraficie naprawdę dobrze wykorzystać taki zestaw, jeżeli nie atakujecie wrogów jakby w pierwszej linii i staracie się ich trochę wziąć z zaskoczenia, to ta broń może pokazać naprawdę, co potrafi z tłumikiem. Myślę, że ten konkretny zestaw z tłumikiem jest naprawdę ciekawą opcją, jeżeli chcemy grać po cichu. I trochę nam to zniweluje tą wadę broni a propos właśnie kiepskiego czasu przeładowania, gdyż zwykle będziemy ukryci na minimapie, będziemy mieli czas, aby przeładować broń i będziemy mogli potem ewentualnie zaatakować kolejny cel. Oczywiście tutaj dalekie dystanse już będą zupełnie wykluczone, dlatego że ta prędkość pocisku jest już naprawdę, naprawdę mała. I w niektórych sytuacjach również ciężej będzie nam atakować przeciwników, którzy się poruszają oczywiście. I jako rączkę wybrałem sobie tutaj krótki uchwyt, zwiększa nam on celność ognia automatycznego o 15%, dzięki czemu nie będziemy musieli się martwić o zbytnią kompensację odrzutu, kiedy będziemy atakowali wrogów na średni i bliski dystans, tylko po prostu będziemy mogli trzymać nasz spust, zaatakować przeciwnika i ewentualnie, jeżeli mamy jeszcze trochę pocisków w magazynku, spróbować zaatakować kolejny cel. I ta rączka właśnie pomoże nam po prostu utrzymać dość wysoką celność tak długich serii, które będziemy strzelać po prostu z tej broni. Więc dzięki za oglądanie tego odcinka Quantum Guide. Był to dla mnie dość ciężki odcinek, gdyż tak jak powiedziałem, CZ805 nie jest bronią, która moim zdaniem jest dobra. Powinna zostać spatchowana przez DICE, gdyż jej statystyki są po prostu dziwne i trochę dla mnie niezrozumiałe. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.